Dolszewski i chciałem Was oficjalnie poinformować, że wracam z zamiarem reaktywacji kanału i chciałbym, żeby utrzymać ten kanał w formie pewnego rodzaju dokumentacji mojej drogi do zostania kulturystą ciężkim. Co mam przez to na myśli? Na kanale oczywiście nie zabraknie też takich rzeczy jak merytoryka. Między innymi chciałbym raz w tygodniu przy Waszej pomocy wrzucać dla Was Q&A. Myślę, że w okolicach soboty lub niedzieli zawsze taki odcinek Q&A będzie wychodził. Pytania do Q&A będą się pojawiały na moim Instastory. I od razu chciałbym powiedzieć, że fajnie by było, żeby te pytania były konkretne. Nie muszą to być pytania konkretnie o mnie. Mogą to być pytania związane z treningiem, z siłownią lub z tematami pobocznymi. Natomiast nie chciałbym, żeby pytania pojawiały się w stylu: cześć, co ty tam jadłeś, i tak dalej, bo film na zasadzie, nie wiem, screena z jakiegoś tam dnia z jedzeniem i wytłumaczeniem, co jadłem, myślę, że nie jest warty w ogóle oglądania i klikania. Na kanale chciałbym też, żeby znalazły się filmy instruktażowe, czyli takie rzeczy jak aktywacje i tak dalej, pliki pewnego rodzaju, będzie też troszeczkę przepisów, będzie tego troszeczkę jak ja jem, ale przede wszystkim będzie to dokumentacja moich poczynań. I teraz tak, kto mnie śledzi, wie, że jakiś czas temu wyszedłem na Facebooku z inicjatywą 12-tygodniowego wyzwania redukcyjnego. Był fajny odzew, sporo osób wciąż atakuje. Ja zacząłem nieco wcześniej niż cała reszta grupy, dlatego też skończyłem już swoje wyzwanie. Tutaj oczywiście macie, jak to wszystko wyszło u mnie. Chciałem powiedzieć tylko tyle, że odnośnie tej redukcji była to chyba najbardziej lajtowa redukcja, jaką do tej pory zrobiłem. Nie odczuwałem przez cały etap głodu, nie odczuwałem zmęczenia. W zasadzie był taki moment, w którym musieliśmy z Adamem uciąć delikatnie kardio, podnieść węglowodany w diecie, podnieść kalorie, bo była stagnacja i to było potrzebne do tego, żeby ruszyć. Aktualnie jestem na 4. dniu okresu budowania masy mięśniowej. Jakie zmiany zaszły w mojej diecie? Tak naprawdę dość spore, bo od pierwszego dnia wrzuciliśmy 100 gramów węglowodanów w dni pleców, 85 gramów węglowodanów w dni pozostałych grup mięśniowych, no i oczywiście dni będzie treningowe, to u mnie są dni bardzo nisko węglowodanowe i w ten sposób przebiega moja rotacja w diecie, czyli mam podział na wysokie węgle, średnie węgle, które i tak są wysokie dla większości osób, i dni o niskich węglowodanach, znacznie więcej tłuszczy tam jest tego wszystkiego, no ale generalnie znacznie mniej kalorii. Taki zabieg jest wprowadzony po to, żeby utrzymywać jak najdłużej optymalny poziom po prostu wrażliwości insulinowej. I dla każdego, kto ma problem z tym, że się gdzieś tam zalewa na masie, serdecznie bym taki sposób proponował. I kardio na start z 6 razy w tygodniu po 40 minut zostało obcięte na 5 razy po 30 minut. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o taki tytuł wstępu. Dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda mój trening barków. Do barków wrzucam jeszcze troszeczkę klatki oraz minimalnie triceps, tylko po to, żeby podbić po prostu objętość tygodniową, jeżeli chodzi o ten triceps, bo cały okres masowy będę poświęcał na rozbudowę ramion i klatki piersiowej. To jest oczywiście mój odwieczny problem, moja pięta achillesowa i na tym się będziemy skupiać. Póki co nie przedłużam i zapraszam do reszty filmu. Jeżeli film się spodoba, zachęcam do tego, żeby zadzwonić dzwoneczek, zachęcam do tego, żeby zostawić łapkę w górę, zostawić komentarz, udostępnić, jeżeli jest taka możliwość, i przede wszystkim zasubskrybować kanał, jeżeli chcecie więcej. Trzymajcie się. Dobra. W związku z tym, że wiele osób się mnie pyta, co ja tam jem, jeżeli chodzi o te klejki, zrobimy sobie dzisiaj mój posiłek przedtreningowy. U mnie posiłek przedtreningowy wygląda tak, że tutaj mamy najtańszy ryż, jaki można znaleźć w sklepie, czyli jakiś tam ryż długoziarnisty biały, który jest przemielony na taką mączkę, i dajemy sobie tutaj w ilości 75 gramów 75 dobra, 75 gramów, do tego załadowujemy słodziki, u mnie około 25 20. No teraz nie liczyłem, więc strzelam, że coś tam na oko. Ok. Zobaczcie, to wszystko skakuje sobie i zalewamy to wodą. Tej wody powinno być tak, sobie za ten bajzer w tym zlewie. Tej wody myślę, że powinno być tak około 2-3 razy więcej
niż jest tego kleiku. Dlaczego tak robię? Dlaczego nie kupuję gotowego kleiku, tylko miele ryż? Napisał mi ten patent ktoś na Instagramie. Wychodzi po prostu dużo taniej, a ten kleik wychodzi właściwie taki sam jak ten, który byście kupili z Neste czy z jakiejś tam bobowity. Z tym, że jest po prostu dużo taniej, tak? Pyk, do mikrofali. Ja wrzucam to na, jak sobie zobaczycie, 7-8 minut i po tym czasie zobaczymy, co będzie dalej. Węglowodany mam załatwione, teraz kwestia białka. Słuchajcie, dużo słyszę takich wypowiedzi, że ja nie mam czasu na przygotowanie posiłków i tak dalej. No, każdy żyje w czasach takich, których czasu jest za mało i doba jest za krótka, ale to nie jest żadna wymówka. Jak ja to robię, robię sobie kurczaka na 5-6 porcji dużo wcześniej. Ważę sobie go oczywiście przed obróbką termiczną, następnie ważę, ile waży po obróbce termicznej i dzielę na ilość porcji. Wiem, że tutaj około 190 gramów to jest jedna porcja kurczaka, czyli 250 gramów. Przed treningiem jem około 40 gramów białka, więc będzie to jakieś 200 gramów mięsa. Więc zrobimy sobie tak, że po prostu z tego odmierzymy sobie połowę, czyli około 95 gramów, będzie jakieś 97. I resztę dodam około 10-15 gramów odżywki białkowej po prostu do mojego kleiku i całe białko mamy załatwione. Także nie utrudniajcie sobie, słuchajcie, wszystko ma być zrobione jak najprościej. Skoro ustaliliśmy, że nikt z nas nie ma czasu, to przygotujemy sobie w międzyczasie mój shake intra. Podczas treningu piję węglowodany, piję je z aminokwasami, ale aminokwasami pełnymi, czyli EAA. W BCAA się nie bawię, bo w BCAA nie wierzę. Dajemy 50 gramów około węglowodanów. Dzisiaj robimy co prawda tylko barki i górę klatki. O tym, jak mam połączony mój speed treningowy w tym momencie, pogadamy sobie za jakiś czas. Dzisiaj nie będę poruszał tego, bo i tak w kwestii poruszymy, a chciałbym się zamknąć w tych vlogach w granicach około 15 minut. Nie wiem, zobaczymy, czy to się uda. Mam już 50 gramów węgli. Zabieramy się teraz za aminokwasy. U mnie aminokwasy jakieś z Active Labu. Aminokwasów dajemy. Daję sobie. O, sorry. Aminokwasów daję około 25 gramów, czyli to jest jakieś 20 gramów białka, powiedzmy. No, tak dla pewności. 26, nic się nie dzieje. Do mojego pre-shake'a daję jeszcze kreatynę. Zazwyczaj kreatynę mam z sixpacka, jak sobie zobaczycie, albo sobie nie zobaczycie. Natomiast skończyła się nam ostatnio, a musieliśmy kupić na szybko i nie było u nas w sklepie w mieście. Do przedtreningowego do jakieś 5-10 gramów kreatyny, w zależności od tego, ile mi się wsypie. Jakoś mocno tego nie śledzę, ale te 5 gramów codziennie musi być. I tak wygląda mój shake. Podczas treningu zalewam to około 2 litrami wody, czyli jakoś tak prawie cały taki bukłak i to piję w trakcie treningu. Tylko w dni wysokowęglowodanowe mam węgli w trakcie treningu 60, normalnie jest ich 50, zawsze jest 25 gramów białka, które są odjęte po 10 gramów z przed- i potreningowego posiłku. No i kreatyna idzie podczas treningu. I to wszystko. Zaraz pokażę Wam, jak wyszło to. Dobra, gotowy klejk wychodzi mniej więcej tak. Jeżeli ktoś lubi po prostu gęstszy, dodaję mniej wody. Jeżeli ktoś lubi rzadszy, dodaję tej wody więcej, co jest jakby tutaj normalne. Do tego oczywiście ładuję cynamonu. Ja cynamonu używam bardzo dużo, ponieważ cynamon świetnie wpływa na poziom cukru we krwi i kontrolę generalnie wrażliwości insulinowej. Także zachęcam do każdego posiłku, gdzie macie dużo węglowodanów, wrzucać sobie ten cynamon w ilościach naprawdę kosmicznych. Nie ma co się martwić o cynamon. Kumaryna naprawdę nie zabija i to już jest udowodnione. No, o ile nie jesteście szczurem, to nie macie się co przejmować tymi podobno szkodliwymi metabolitami. Także na spokojnie. Okay. Do tego wciepujemy jeszcze WPC oczywiście i banana i to jest kwestia moja węgli na ten okres przedtreningowy. Jeżeli chodzi o suplementację przed treningiem, to wygląda ona w ten sposób. U mnie wchodzi selen, wchodzi omega-3, wchodzi potas, wchodzi chrom, wchodzi NAC i wchodzą kwasy ALA.
Generalnie polecałbym chrom i kwasy ALA sobie wrzucać przed każdym posiłkiem jakimś takim wysokowęglowodanowym, ponieważ świetnie wpływają na wrażliwość insulinową. Jeżeli chodzi o gotowy produkt, to cały posiłek wygląda w ten sposób. Mamy kurczaka, mamy nasz klejk z bananem i z białkiem, oczywiście kawa, bo tego nie może zabraknąć, i moje suple. Jeżeli gdzieś tam w komentarzu pojawi się takie pytanie, jakie mam makro, to z przykrością muszę powiedzieć, że nie mam pojęcia. Słuchajcie, ja wyznaję zasadę, którą jakby tutaj opiewam cały ten kanał, czyli hard, smart, simple. Słuchajcie, nie ma to dla mnie większego znaczenia, jakie mam makro, ile mam kalorii. Szczerze mówiąc, nie interesuje mnie to. Wiem, że mam pewnie około 45 gramów tłuszczy liczonych tylko i wyłącznie z produktów tłuszczowych, czyli nie wyliczam tutaj w ogóle tłuszczy z mięsa, węglowodanów. Nie mam pojęcia. Białka też liczone tylko i wyłącznie z produktów, to jest około 300 gramów teraz ogólnie. No i tak to wygląda. Staram się, żeby to było liczone wszystko jak najprościej, więc nie spinam za bardzo o jakieś takie drobnostki. U mnie banan to jest banan, średni banan ma 100 gramów, więc tak liczę. Jabłko to jest jabłko, średnie jabłko ma około 200 gramów, więc tak liczę. Wiadomo, takie rzeczy jak mięsa czy produkty węglowodanowe liczę, ale również liczę tylko i wyłącznie na produkty. To jest moim podopiecznym lub miał jakikolwiek styczność z tym, jak to u mnie wygląda, czy jak to wyglądało chociażby u Adama, to wie, że jest to chyba najlepszy sposób. Zresztą zobaczcie sobie, jak to wygląda w Stanach. No, wszystko liczą na, nie wiem, tablespoon, czy na half of cup i tak dalej, i tak dalej. Nikt się nie spina o to, że tam jest 3 gramy czegoś więcej, czy mniej. Zachęcam, żeby nie wariować w żadnym z tych kierunków. Kończę sobie ten posiłek. Posiłek zjadam około 1,5 godziny do 2 godzin przed treningiem i lecimy robić bareczki. Ok, jak widzicie, swój trening rozpoczynam rozgrzewką i są to wymachy z linką w przód, w tył. Bardzo fajne ćwiczenie do tego, żeby sobie zwiększyć mobilność tutaj w stawie ramiennym, rozgrzać troszeczkę też rotację tutaj w stawie, no i generalnie troszeczkę ciepła w ten staw zarzucić. Ja tutaj wszystko troszkę przyspieszyłem, także wygląda to trochę tak slappy, ale tym się nie przejmujcie. Kolejną rzeczą, jaką robię, są oczywiście wzmacnianie tutaj stożka rotatorów. Bardzo ważna kwestia jest taka, żeby ten ruch odwodzenia był tutaj bardziej dynamiczny, ruch przywodzenia już bardziej kontrolowany. Łokieć oczywiście cały czas przyklejony jest do ciała, nie odrywamy go. No i jeżeli ktoś ma jakiekolwiek problemy ze stawami ramiennymi, to najprawdopodobniej jest to spowodowane tym, że te stożki rotatorów po prostu nie wyrabiają z tym, żeby stabilizować staw ramienny, i warto by tutaj było zwrócić większą uwagę na ich pracę i na wzmacnianie tego stożka rotatorów. Dalej, jak sobie zobaczycie, przechodzę już bezpośrednio do ćwiczeń aktywacyjnych na klatkę. Zazwyczaj robię tutaj spiętki na bramie, natomiast dzisiaj było to zamknięte. Oczywiście plik jest też przyspieszony, więc nie wygląda to tak slappy. Przytrzymuję zazwyczaj około 3-4 sekund w spięciu, tak żeby w pełni sobie poczuć tą klatkę, i zachęcam do tego, jeżeli ktoś ma problemy z czuciem mięśniowym w okolicach klatki, żeby zaczynać każde jakby ćwiczenie od jakiejś tam aktywacji. Następnie przechodzę do pierwszego ćwiczenia. Niby dzisiaj robię barki, natomiast w dzień barków wrzucam również górę klatki, ponieważ klatkę robię 2 razy w tygodniu. Raz robię ją mocno i raz robię ją troszeczkę lżej. Tutaj wykonuję wyciskanie na skosie dodatnim hantelkami. Są to 3 serie po około 12 powtórzeń. I po tym przechodzimy sobie bezpośrednio do, jak zaraz zobaczycie, rozpiętek. I tutaj, jeżeli chodzi o rozpiętkę, to dla mnie taka bardzo ważna kwestia. Często wpiszę w planie właśnie swoim podopiecznym rozpiętkę tak zwaną siłową. I ta rozpiętka siłowa powinna wyglądać tak jak tutaj, czyli łokcie są zgięte prawie przez cały czas w okolicy 90 stopni. Nie odwodzimy ich za szeroko, dzięki temu możemy użyć troszkę większych ciężarów. Dzisiaj robiłem trening taki bardziej na wczucie się, ponieważ był to pierwszy trening z tego planu, więc nie szarżowałem z ciężarem. Jak widzicie, ten ruch ekscentryczny jest bardzo wolny, ruch koncentryczny, czyli wyjście do góry, jest dużo, dużo szybszy. No, pozwala to po prostu zrekrutować znacznie więcej jednostek motorycznych, czyli jakby więcej włókien mięśniowych dzięki temu można uszkodzić, co jest oczywiście pozytywną kwestią. Dalszą rzeczą to już są barki. Pierwsze ćwiczenie jest oczywiście ćwiczeniem mocno siłowym, jest to wyciskanie po prostu na barki hantelek siedząc, i tutaj również robię 3 serie po 6 powtórzeń. Jak widzicie, ruch jest dość kontrolowany, prez jest raczej dynamiczny i tak staram się trzymać wszystkie swoje ćwiczenia. Kolejnym ćwiczeniem są wznosy bokiem. Tutaj robię
oczywiście też dość kontrolowane, dynamiczną górę, wolniej troszkę opuszczam. Są to trzy serie po właśnie około 10-12 powtórzeń. Dzisiaj ciężar taki bardziej na wczucie, więc nie był zbyt duży. Generalnie raczej nie szarżuję tutaj z ciężarem, ale też nie opierdzielam się. Kolejną rzeczą jest odwodzenie, ale już tutaj z użyciem linki, co pozwala na jakby stałe napięcie na tym mięśniu naramiennym bocznym, czyli na boku barku. Bardzo, bardzo fajna opcja, zwłaszcza jeżeli ktoś ma problemy z tym, żeby te barki gdzieś tam rosły, to takie utrzymywanie właśnie stałego napięcia na bocznym aktonie jest świetną opcją. I tutaj tak samo, u mnie ten ruch zawsze koncentryczny jest jak najbardziej dynamiczny, ekscentryczny, czyli opuszczanie jest znacznie, znacznie wolniejsze. I w takiej opcji sobie pracuję, ponieważ daje mi to niesamowite czucie mięśniowe, plus daje mi to pewność tego, że to ja mam władzę jakby nad ciężarem, a nie ciężar nade mną, co się przekłada również na prewencję, jeżeli chodzi o jakieś tam uszkodzenia stawu ramiennego, czego byśmy nie chcieli. Kolejną rzeczą, jaką robię, jest to przywodzenie sztangi wzdłuż tułowia. Ja to robię na wyciągu, ponieważ daje mi to właśnie stałe napięcie. Widzicie, ruch mam taki dość skrócony, dlatego że w ten sposób dużo, dużo, dużo lepiej czuję ten staw, ten mięsień naramienny. Bardzo ważna kwestia, przeciągamy bardzo blisko ciała, to jest kwestia tego, jak blisko przyciągniemy, uzależniona od tego, jaką dobrze mamy jakby rozwiniętą rotację wewnętrzną w stawie ramiennym. To robię w super serii z wyciskaniem. Jest to jedyne takie ćwiczenie, które wykonuję w super serii, jeżeli chodzi o barki. Robię to w ten sposób, żeby po prostu dużo krwi wpompować do tego mięśnia i żeby troszkę go zajechać, plus zredukować troszkę czas treningu, bo barki to nie jest taka partia, żeby spędzać na niej całe dnie. Kolejną rzeczą, jaką wykonuję, jest tylny akton barku i wrzucałem ostatnio nawet na Instagrama filmik. Tutaj są te rozpiętki, jak ja to mówię, odwrócone. Bardzo, bardzo kozackie ćwiczenie, jeżeli chodzi o tył barków. Oczywiście wszystko jest uzależnione od czucia. Ważne jest to, żeby nie ciągnąć tego z pleców, tylko ciągnąć właśnie tylnym aktonem barku, dlatego ten ruch jest taki skrócony. Napięcie jest stałe oczywiście. Ja tutaj w planie mam generalnie liczbę powtórzeń około 10-15, natomiast wziąłem sobie delikatnie za mały ciężar, więc tak to wygląda. Trzy serie właśnie po 10-12 powtórzeń. I przechodzę do ostatniego ćwiczenia, jest to triceps. Triceps też robię dwa razy w tygodniu. I tutaj jest tylko jedno ćwiczenie na triceps. Właśnie skupiam się bardzo mocno na rozciągnięciu. Używam specjalnie kabla, żeby znowu mieć stałe napięcie na tym tricepsie. Jak widzicie, nie dopinam u góry, nie wyprostowuję tej ręki całkowicie, tak żeby ten triceps nie odpoczywał. Chociaż tak naprawdę, jeżeli używacie linki, no to trochę was to zabezpiecza przed tym odpoczywaniem, co jest też bardzo fajną opcją dla osób, które lubią odpoczywać w najważniejszej fazie, czyli w fazie pełnego obciążenia mięśnia. Ja to się bardzo mocno skupiam na tym, żeby właśnie w dole rozciągnąć sobie ten mięsień, bo jest to fajne ćwiczenie też rozciągające. Nie trzeba lecieć bardzo mocno do dużego ciężaru. Ja robię tutaj trzy serie, jedynie jakieś 12-15 powtórzeń. I jeżeli chodzi o ten dzień barków, to jest to na tyle. Brzucha nie robię, chociaż normalnie robiłbym go w dzień barków, to nie robię ze względu na to, że mam problem z tym kolanem, więc brzuch wrzucam po prostu teraz zamiast mocnych czwórek do nóg. Dobra, to co tutaj widzicie, to jest jedna z najlepszych rzeczy, jaka została ostatnio wymyślona w Polsce i na świecie. Wymyślona została przez moją Sylwię. Cóż to jest? Teraz nie powiem. Dowiecie się w kolejnych odcinkach.